Cześć, jestem Oliwia i witam Was z powrotem na moim kanale i tym razem, słuchajcie, przygotowałam dla Was odcinek z serii Oczekiwania versus Rzeczywistość i pod lupę, tak jak zagłosowaliście na Instastory, bierzemy sklep Shein. Ostatnio złożyłam tam naprawdę spore zamówienie i bardzo mocno się zaskoczyłam, gdy do mnie dotarło. Czy pozytywnie, czy negatywnie, dowiecie się z dzisiejszego odcinka, dlatego zapraszam Was do dalszego oglądania. Rozpocznę od bluzek i pierwszą rzeczą, którą chciałabym Wam pokazać, jest ten crop top w kolorze złamanej bieli. Ja mam dosłownie obsesję w tym roku na punkcie tego koloru. Nie wiem, jakoś wyjątkowo dobrze czuję się w takich jasnych odcieniach, dlatego nie mogłam wybrać po prostu czego innego. Jest to crop top o typowo dziewczęcym charakterze, na który wskazują właśnie te falbanki, które mamy zarówno z przodu, jak i z tyłu. Dodatkowo totalnie skusił mnie ten trójkątny dekolt, który stwierdziłam, że w fajny sposób wyeksponuje biust, no i przede wszystkim plecy, ponieważ z tyłu też jest dość głęboki. Z tyłu mamy także ozdobny srebrny zamek, no i tego typu topy przegenialnie prezentują się z wszelkimi spodenkami z wysokim stanem. Na stronie ta bluzka na modelce wyglądała naprawdę świetnie, przy czym zastanawiałam się, na który rozmiar powinnam postawić, ponieważ wywnioskowałam, że modelka ma troszkę mniejszy biust niż ja, no i w ostateczności skusiłam się na S-kę, czyli o rozmiar większą rzecz niż noszę standardowo, bo normalnie mam XS. No i wydaje mi się, że to był dobry wybór, ponieważ bluzka leży naprawdę bardzo fajnie. Ładnie podkreśla zarówno biust, jak i talię. Gdy założyłam ją po raz pierwszy, to stwierdziłam, że można ją nosić dwojako. Mianowicie możemy trzymać ramionczka prosto, ale możemy je także delikatnie opuścić na ramiona. Wtedy jeszcze bardziej wyeksponujemy szyję, dekolt i w momencie, gdy zawiesimy jakiś fajny, taki pokaźny wisior na szyjnik, to będzie się to prezentowało w przepiękny sposób. Jeśli chodzi o tą bluzkę, to jestem jak najbardziej na tak. Drugą rzeczą z zamówienia, dokładnie w tym samym kolorze, jest półgolf prążkowany z krótkim rękawem, dokładnie sięgającym do łokcia. I fajne jest to, powiem Wam, że on nie jest jakoś maksymalnie długi, tylko możemy go bez jakiegokolwiek problemu włożyć w środek spodni. Ja uwielbiam klasyczne sety, właśnie skomponowane z prościutkich, ponadczasowych elementów. Wtedy dodatki wybijają się na pierwszy plan i to naprawdę robi robotę. Przy czym wychodzę z założenia, że właśnie te bazowe, ponadczasowe elementy powinny być naprawdę fajnie dopasowane. Na modelce ten półgolf wyglądał naprawdę fajnie, dlatego się na niego skusiłam. Był idealnie dopasowany, no i jego odcień był taki cieplejszy, a mi z zasady jest po prostu lepiej w takich cieplejszych odcieniach. I powiem Wam, że bardzo mi się podoba, jak ten półgolf wygląda na mnie. Wygląda super włożony właśnie w spodnie, kompletnie nic nie odstaje. Powiem Wam, że jest ewentualnie delikatnie przeźroczysty, dlatego tutaj należy dbać o to, by zakładać cielistą bieliznę bez jakichkolwiek zdobień, koronek itd. No, ale jestem mega zadowolona. Lecimy dalej i kolejną rzeczą jest bluzka w szampańskim kolorze, wykonana z typowo lejącego materiału, z przerażająco głębokim dekoltem. Bardzo mi się spodobała ta bluzka na modelce, ale tak, jeśli chodzi o te głębokie dekolty, to ja zawsze się trochę boję, czy one faktycznie nie będą do pępka, czy będą wyglądały tak jak na modelce. No i tutaj muszę Wam powiedzieć, że ten dekolt jest znacznie głębszy niż jest to widoczne na zdjęciach. Natomiast ja zamówiłam ją w takim celu, by móc pod nią nosić jakąś fajną, ozdobną bieliznę, koronkowe body, coś w tym stylu. To bardzo fajnie wygląda wieczorową porą, właśnie na jakieś takie wieczorne wyjścia, bądź po prostu, gdy jest mega gorąco, to stanowi taką dodatkową ozdobę. I tutaj prezentuję Wam właśnie tą bluzkę w połączeniu z cekinowym stanikiem. Jeśli chodzi o tą bluzkę, to bardzo mocno mnie zaskoczyła na plus, ponieważ te rozcięcia na rękawach wyglądają naprawdę ładnie. Miałam kiedyś, słuchajcie, taką bluzkę z rozcięciem na rękawie i wyglądało to po prostu fatalnie, no nic się totalnie nie układało, a tutaj ta bluzka mnie zaskoczyła. Jak najbardziej na plus mamy ściągacze na rękawach i tutaj ta bluzka jest także delikatnie jakby zwężona ku dołowi i nie robi nam się po prostu taki wór na samym dole, tylko to naprawdę bardzo ładnie wygląda. No, powiem Wam, że zdecydowanie będę ją nosić, ale na 100% będę ją wkładać właśnie w jakieś shorty.
Następną rzeczą, którą się zdecydowałam zamówić, jest kombinezon w stylu retro w kolorze pastelowego różu. Powiedziałabym, że on wpada nawet delikatnie w takie fiołkowe tony, jest to kolor na pograniczu, ale świetnie wkomponowali te cieniowane brązowe guziki, które fajnie właśnie współgrają z tym pastelowym różem. I teraz tak, jak ja zobaczyłam ten kombinezon na stronce Shein, to oszalałam. On jest po prostu takim moim ideałem, wisienką na torcie, no ale nigdy nie wiadomo, co do nas przyjdzie. Jest to moje największe zaskoczenie na plus, jestem zakochana i jest to mój ulubiony element garderoby na ten sezon w tym momencie, jeśli chodzi o wszystkie rzeczy, które mam w szafie, ewidentnie. Wszystko mi w nim odpowiada, zarówno materiał, jak i właśnie tutaj rękawki krótkie, spodenki, to jak on w przepiękny sposób podkreśla talię, jest zapinany na zamek po boku, no i dodatkowo ten pasek jeszcze z klamrą, właśnie wyściołaną materiałem, no petardziocha. Dodatkowo właśnie ten kołnierz też się w idealny sposób układa, on super wygląda zarówno ze sportowymi butami, jak i bardziej eleganckimi. Kurczę, jeśli będziecie szukali czegoś tak fajnego w stylu retro, to koniecznie zwróćcie uwagę właśnie na ten kombinezon. Dla mnie to jest po prostu ideał. Jeśli chodzi o takie porównanie, jak on wygląda na stronce w porównaniu z tym, jak on wygląda na mnie, no to powiem Wam, że nawet bardziej mi się na mnie podoba, tak nieskromnie mówiąc. Nie, naprawdę, totalnie nie odbiega od tego, jak wygląda na zdjęciach. Mega rzecz. Chyba najlepsza w ogóle z wszystkich zamówień z Shein, jaka do mnie dotarła. Dalej zamówiłam także koszulę o kroju typowo oversize'owym w pionowe biało-czarne pasy, ale mamy tutaj także przełamanie wzoru w postaci poziomych biało-czarnych pasów. Myślę, że to fajny akcent. Dodatkowo ona jest asymetryczna. Ma krótszy przód, dłuższy tył. Bardzo mi się spodobała na modelce i byłam właśnie no ciekawa, jak będzie wyglądać na mnie i nie zawiodłam się, ponieważ koszula prezentuje się tak samo dobrze. Fajne jest też to, że można ją nosić na kilka różnych sposobów. Jako sukienkę, ale także na przykład do jeansowych spodenek, tak jak Wam to teraz prezentuję. Można ją połączyć ze szpilami, ale także ze sportowymi butami. Fajnie tutaj wygląda kołnierzyk, ładnie się ta koszula układa właśnie dlatego, że jest wykonana z lejącego materiału. I ja tego typu rzeczy, elementy garderoby bardzo lubię zakładać latem na strój kąpielowy, ponieważ przywdziałam tylko i wyłącznie to i po prostu stylizacja jest gotowa. I chciałam jeszcze zwrócić uwagę na takie ładne detale, na punkcie których ja jestem chora, zawsze po prostu na to patrzę. I mowa tutaj właśnie o takich ładnych, ozdobnych złotych guzikach. Teraz chcę Wam pokazać dwa komplety. I pierwszy składa się z ołówkowej spódnicy oraz takiego crop topu z półgolfem z długim rękawem. I akurat ten komplet jest wykonany z bardzo elastycznego materiału, dzięki czemu przepięknie opływa sylwetkę, ładnie się układa i dopasowuje właśnie do kształtów. Jeśli chodzi o górę, to ten rękaw nie jest za długi. Ja zawsze obawiam się właśnie tego. Na modelce ten set był idealnie dopasowany. Idealnie. Ja wzięłam go w najmniejszym rozmiarze, czyli w rozmiarze XS i właśnie ten materiał się bardzo mocno rozciąga, więc to jak najbardziej na plus. Półgolf też ładnie się układa i fajne jest też to, że pomiędzy górą a dołem jest taka delikatna przerwa, gdzie to ciało jest po prostu widoczne i dzięki temu to faktycznie prezentuje się jak komplet, a nie jak sukienka, chociaż sukienkę, gdy podciągniemy spódnicę, też możemy po prostu z tego zrobić. Jeśli chodzi o spódnicę, to ona jest jak dla mnie delikatnie zbyt długa, no ale jestem dość niska, mierzę 1,62 m, więc ze spódnicami, rzeczami tego typu zwykle mam po prostu problem, jeśli chodzi tutaj o ten aspekt długości. Natomiast tutaj w talii, w pasie, w biodrach ona się bardzo ładnie układa, dopasowuje i podoba mi się też to, że nie mamy tutaj po prostu jakiegokolwiek zamka, guzików, nic, dzięki czemu nic nam nie odstaje, tylko w przepiękny sposób przylega. Jeśli chodzi o górę, to mamy tutaj właśnie gumeczkę. Cały zestaw oceniam na 5 z plusem. I drugim kompletem, na który postawiłam, jest komplet w kolorze granatowym. Nie jest to taki bardzo ciemny granat, ale coś na pograniczu granatu i niebieskiego. I jest to komplet w białe groszki. Ten motyw jest bardzo modny w tym sezonie, ale także bardzo modne są tego typu topy z falbanką, właśnie z wiązaniem, czy to z przodu, czy to z tyłu, z pewnością kojarzycie, bo teraz jest z tego multum po prostu w sklepach. No i skusiłam się na niego, ponieważ mamy tutaj bardzo fajne, przewiewne spodnie typu culotte. Wydaje mi się, że one są dla mnie
ciut za szerokie niestety, więc chyba się pokuszę o to, by je odrobinę zwęzić, ale bardzo podoba mi się to, że te nogawki nie są maksymalnie szerokie, ponieważ ja zwykle po prostu topię się w tego typu rzeczach. Mamy tutaj zameczek właśnie po boku, kieszenie i są to spodnie z delikatnie podwyższonym stanem. Ale tutaj wracając do topiku, mamy właśnie ozdobną falbankę, dzięki czemu, słuchajcie, możemy nosić ten top bez jakiegokolwiek problemu, bez biustonosza pod spodem, bez po prostu bielizny i jest to jak najbardziej komfortowy top na lato. Mamy też regulowane ramionczka. No, tak jak Wam mówiłam, dla mnie to zamówienie z Shein było totalnym zaskoczeniem, ale jak widzicie, jest to zaskoczenie jak najbardziej na plus, ponieważ chyba nigdy nie przyszło do mnie aż tyle trafionych rzeczy. Skusiłam się też na dwie pary spodni i obydwie są z motywem kraty, natomiast ta wersja ma jeszcze dodatkowy charakterystyczny akcent, za moment Wam je pokażę, ale rozpocznę od krótkich spodenek z wysokim stanem, tutaj z takim ozdobnym ściągaczem zakładanym. Mamy tutaj także wiązanie, które nam dodatkowo podkreśla talię, mamy haftkę oraz mamy zamek. Bardzo spodobało mi się to, że te spodenki nie są zbyt krótkie i po prostu no, dosadnie, dosłownie mówiąc, nie widać w nich pośladów. W przepiękny sposób będą się prezentować z wszelkimi dopasowanymi topikami na górę i tutaj wystarczy postawić po prostu na coś bardzo, bardzo prostego, na cienkich ramionczkach, bądź na przykład fajnie będzie wyglądał do nich ten top pierwszy, który Wam pokazywałam w dzisiejszym haulu i one totalnie nie odbiegają od zdjęć prezentowanych na stronie. Ja je zamówiłam w rozmiarze XS i wydaje mi się, że jest to jak najbardziej odpowiedni rozmiar dla mnie. Natomiast przechodząc do tych spodni z motywem kraty oraz dodatkowym charakterystycznym akcentem w postaci lampasa czarno-biało-czerwonego, właśnie wisienką na torcie jest tutaj ta czerwień, ponieważ one dodatkowo w tym momencie będą fajnie wyglądały z czerwoną marynarką, z czerwonymi butami, z czerwonym topem i będzie to wyglądało tak bardzo mocno spójnie. No ale niestety te spodnie zamówiłam także w rozmiarze XS, ale się okazały być dla mnie odrobinę zbyt szerokie. I to głównie tutaj w pupie i w udach. Troszkę mi się robi po prostu taka pufka. No ale powiem tak, gdyby ten rozmiar był odpowiedni, to jestem przekonana, żeby bardzo dobrze leżały. One, powiem Wam, że z jednej strony są sportowe, właśnie ze względu na ten lampas, ale z drugiej strony są o takim bardzo standardowym, eleganckim kroju. Mamy tutaj nawet podwinięcie na dole nogawek, ale są długości 7/8, więc to z kolei na plus, ponieważ ta długość spodni podkreśla najszczuplejszy moment naszej nogi, element i dzięki temu sylwetka jest bardzo ładnie wysmuklona. Reasumując, myślę koniec końców, że te spodnie po prostu dużo lepiej sprawdzą się na wyższych dziewczynach. Po raz pierwszy zdecydowałam się zamówić z Shein torebkę. Nigdy wcześniej tego nie robiłam, bo po prostu miałam jakieś takie obawy. Byłam wycofana w tym temacie, ale nie mogłam się oprzeć właśnie tej torebce transparentnej. Tutaj mamy środek taki lniany, bardzo naturalny ze sznurkiem. Fajnie, ponieważ można bez jakiegokolwiek problemu tą saszetkę ściągnąć. Nie musimy się martwić, że nam po prostu ktoś coś stamtąd wyciągnie. Bardzo spodobał mi się także uchwyt. Te koła w kolorze takim brązowym. Bardzo ładnie się tutaj wszystko komponuje, zarówno ten transparentny akcent, jak i środkowy element materiałowy. No i przede wszystkim właśnie te drewniane kółka. Ta torebka mi się bardzo mocno kojarzy z wszelkimi torebkami, które obecnie znajdują się w ofercie Mango. I powiem Wam, że jestem jak najbardziej na plus zaskoczona jakością właśnie tej torebki. Upatrzyłam sobie jeszcze kilka modeli, ale stwierdziłam, że biorę jedną na próbę. Jeśli się sprawdzi, to zainwestuję w kolejne. No i jak dla mnie, ta torebka w realu nie odbiega niczym od torebki prezentowanej na zdjęciach, więc no, naprawdę trafiony wybór. Dodatkowo fajnie ta torebka będzie się wkomponowywała właśnie w wszelkie takie typowo letnie stylizacje, przykładowo z lnianymi elementami garderoby albo przewiewnymi jasnymi sukienkami. I to już wszystkie rzeczy, które miałam Wam do pokazania w dzisiejszym odcinku. Koniecznie dajcie znać, która z zaprezentowanych rzeczy spodobała Wam się najbardziej i co w ogóle myślicie o sklepie Shein, o tym zamówieniu, jak wypadło to porównanie.
pytanie, czy faktycznie rzeczy, które Wam pokazywałam w dzisiejszym odcinku, w jakikolwiek sposób odbiegały od tych zaprezentowanych na zdjęciach. Mi się wydaje, że nie bardzo. W ogóle jestem naprawdę mega pozytywnie zaskoczona tym zamówieniem i z pewnością skuszę się jeszcze na jakąś torebkę, bo ta jest naprawdę całkiem niezła. Wpadajcie na mojego Instagrama, na moje Musical.ly. Jeśli film Wam się spodobał, nie zapomnijcie o łapkę w górę, subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco ze wszystkimi filmami. No i widzimy się w kolejnym odcinku. Dzięki za uwagę. Do zobaczenia.